Witam serdecznie, ja jestem Kakani, a to jest druga odsłona gry Hunting Simulator. Nigdy wcześniej nie grałem w tego typu produkcję, od razu zaznaczam. No ale myślę, że będzie ciekawie. Z opisu gry wynika, że będziemy mieli dostęp do kilku regionów otwartego świata, takich jak Colorado, Teksańska Pustynia czy Lasy Europy. W grze znajdziemy 33 gatunki zwierząt, na które będziemy polować, stosując różnego rodzaju techniki łowieckie oraz ponad 160 broni i akcesoriów najlepszych marek, w tym odzieży. Spoko. Będziemy mieli także do dyspozycji psa myśliwskiego, którego będziemy mogli wybrać spośród kilku ras i w razie potrzeby wytropi naszą zdobycz. Dobra, brzmi ciekawie. Zaczynamy. Wybierzemy sobie samicę. Czemu nie? Jemilej. Rise and shine. It's the big day. Time for you to participate in your first hunt. I'll be guiding you from a distance and giving out some tips as you go. Are you ready to take on the elements? Tak jest. Okay then, let's get started, shall we? Would you mind stepping out of your cabin and taking in that fresh scent of nature? Dobra, mamy coś w rodzaju jakiegoś tutoriala. Now let's get down to business. There should be some tracks nearby. Walk around a little, you should be able to find some. Ślady, tam coś jest zaznaczone. Abyśmy odnaleźli, no to lecimy. I co, coś tu jest? Mulak biało-ogonowy. Okay, so we know it's a white tail. We don't have a license or a weapon for it yet. Would you mind marking this location on your map and then returning to the cabin? I'll get you the right license and weapon for when you get there. Mapa. M. Co mamy tu zaznaczyć? Dodaj znacznik. Na chatę? Czy na nas? Aha, tego mulaka. Ten ślad trzeba zaznaczyć, tak? Teraz do chaty po licencję. No, gra ładnie wygląda. Okay, I think you're ready to go hunt that whitetail now. Oh wait, before you head out, I got you a little surprise. That's right, it's your very own hunting beagle. Why don't you go ahead and give the dog a name? Tak. That's an awesome name. Reminds me of my old border collie. Okay, so let's get back to those tracks. Check your map to find the marker you placed. No tam musimy lecieć, że zaznaczyliśmy, tak? No fajnie, że od razu psa dostaliśmy. Zobaczymy, co może nam tu pomóc z śladami. Dog found the track. Good job. And you should praise them for doing a good job. This will increase their drive and make them more obedient. Aha, możemy go chwalić, możemy mu kazać zostać. I tak się komendy mu wydaje. You can instruct them to follow a trail from this track. Dog is following the trail. They'll go to the next track and wait for your next instructions. Give it a try. No to śledź. Go on. Czyli dobrze będzie co jakiś czas go pochwalić. Ja wykona robotę. Co, lecimy teraz po śladach, tak? Pies je nam odkrywa. Tam jest, okej. To lecimy. Nie chcę tylko wypłoszyć tego zwierzęcia. Tego mulaka. Możemy tu w ogóle kucać? Możemy. A jak wygląda widok przez lunetę? No tak.
No proszę bardzo, wieża obserwacyjna. Może znajdziemy jakieś modyfikacje dzięki niej. You need to have nerves of steel and an incredible amount of patience. If you keep following the tracks, though, you're bound to run into an animal eventually. Widzę, że w dolnym lewym rogu mamy coś w rodzaju staminy. Jak biegniemy, to się ona zużywa. A. Znaczy, jak przestajemy biec, to wraca. No cały czas nam spada ta stamina. No tak nie biegniemy, jak kucniemy. Też nie wiem, o co chodzi. I co, może na ambonę wejdziemy? Tak, będzie chciał, żebyśmy weszli pewnie na nią. No dobra, to idziemy bliżej. Tutaj pies. Dalej szuka tropów. Może go zawołamy. Znajdź. Przyjdź. Chodź. Chodź tutaj. Głaszczemy cię. Mogę tylko pochwalić. Dobra, podbijamy się na ambonę. Okay. Now all you have to do is climb into it. There you go. Now that you're in a stand, it's time to play the waiting game. You don't have to wait in the stand, but it gives you a nice vantage point, makes you less noticeable. No dobra, to wypatrujemy zwierzaka. Let's wait a bit more. My instinct is telling me something good is about to happen. There, a white-tailed deer. Don't shoot it just yet. You need to carefully plan your shot. Take a deep breath and aim for its vital organs. I co najlepiej pewnie w serce. Wait for it. Planować, czy w głowę. W głowę to zniszczymy poroże. Co już mam strzelać? Dobra, poszło. Gdzieś tam ucieka, okej. Okay. Schodzimy. Idziemy po śladach krwi, będziemy go szukać, tak? Myśliwi na to mówią chyba farba. Straight off a bit, but there should be a blood trail where you shot it. Gdzie ta krew? Good look at that blood. Now, just follow it or have the dog trail. Dobra, niech pies szuka. Follow that trail. Może leży gdzieś tutaj już. Gdzieś tu pobiegł, w stronę drzew. Dobra, idziemy za psem. Daleko chyba po takim strzelaniu odbieg. Jest krew. To jest mocz. Jest krawy. Tak? Widocznie się jeszcze posikał, biedak. No szkoda, że od razu nie padł, tak naprawdę. Tylko się musi męczyć i biegać. Jeszcze. Strzał wydawał się czysty. Tu jest krew. Coraz więcej, więc jest blisko. Jest. Do worka, tak po prostu. No dobra. Szczegóły, waga. To nic nie wiemy. No to wkładamy do wora. Co do chałupy teraz? Bierzemy psa. Zostań, pochwalimy go. Bardzo dobry piesek.
Znajdź, zostań. Chyba sam będzie za nami bieg, tak? Tak. Wlecimy do Chaviry. O, tutaj jeszcze jakieś ślady. No to chyba tego samego. Ta mocz mulaka. Gdzie ta nasza Chavira jest? Tutaj. To sobie ją zaznaczymy. Zaznaczyło się? Chyba tak. No to lecimy. No ładne widoki. Chyba w Europie jesteśmy teraz, tak mi się wydaje, skoro ten mulak, występowanie Europa, pisało. Gdzie nasz pies? Tam biega. Tu jeszcze jakieś ślady. Dobrze idziemy? Dobrze. No jeszcze kawałek i jesteśmy w chałupie. Tą drogą szybko... Co jest? Wait, did you hear that? Seems there's another animal nearby. It sounds like it's a moose. But you don't have a license for it. Which means you won't be able to hunt it. It always pays to get multiple licenses for a region. So you can hunt more than one animal type at a time. Aha, czyli licencje będą wymagane. Get back to that cabin. I będą wymagane osobno dla każdego zwierzęcia, z tego co rozumiem. Szkoda, byśmy od razu zapolowali na tego łosia. Ale nic, lecimy do chałupy, tak jak nam każą. Już jesteśmy. A mówię, że swoją drogą ta kobita nieźle zapitala z tym mulakiem na plecach w worku. Wyjąć wystarczy. You can either trade it in for cash or make a trophy out of it. The choice is yours. Czyli tak możemy zarabiać kasę, albo ewentualnie sobie na trofeum zostawiać. I chyba je sprzedamy, co? Aha, i teraz tam się waga pokazuje, rozmiar, czas. Czas czego to jest? Czas polowania? Punktacja? Kredyty 440. No to sprzedamy. You did great today. You're ready for your first solo hunt. I know you can do it. Just believe in yourself and be patient. Now, let's go back to your lodge. You're ready. Welcome to the hunting lodge. Here you can set up for your hunts and purchase any gear or companions you may need for them. Head over to the computer to
Te lornetki. Tylko już nas nie stać na żadną. Może na tą. Dobra, będziemy na razie. Na razie będziemy korzystać z lunety na karabinie w takim razie. Mam też ubrania. No tak, czerwony kapelusz. Wyłączyć, zmienić utwór. Dobra, to sobie zmienimy. Fajnie, tutaj nasz kompan. Wierny. Coś jeszcze możemy zrobić? Przedmioty interaktywne się świecą. Tutaj co z tym globusem można zrobić? Osiągnięcia. Zablokowane. No i to są drzwi. I na polowanie wybierzemy się w następnym odcinku, tak myślę. Na razie.